Witajcie na kanale Mathemagic, w każdą środę o 14. Dzisiaj już piąty odcinek z cyklu Matematyka w filmie. I w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o buntowniku z wyboru. W tym odcinku również wracamy na kampus MIT, ale już będziemy śledzić profesora matematyki, w którego rolę wcielił się Kevin Spacey, który to profesor rekrutuje swoich najzdolniejszych studentów matematyki, uczy ich liczyć kart, a później lecą do Las Vegas, czyli do miasta, z którego nadaję ja do Was. No i w kasynach ci studenci pomagają mu wygrać fortunę w grze w oczko. Także tytuł filmu to właśnie 21, popularne oczko, albo jak mówimy w Ameryce, Blackjack. Ben, suppose you're on a game show and you are given a chance to choose from three different doors, all right? Now, behind one of the doors is a new car. Behind the other two, goats. Which door would you choose, Ben? Door number one. Door number one. Ben chooses door number one. All right, now, the game show host, who, by the way, knows what's behind all the other doors, decides to open another door. Let's say he chooses door number three, behind which sits a goat. Now, Ben, game show host comes up to you and says, Ben, do you want to stay with door number one or go with door number two? Now, is it in your interest to switch your choice? A zatem zmienić bramkę, czy zostać przy początkowym wyborze? Oto jest pytanie, do tego się sprowadza cały ten teleturniej. Teleturniej, który w Stanach Zjednoczonych już od lat 50. był w telewizji. W Polsce go znamy pod tytułem Idź na całość, a odpowiedź na to pytanie dała w latach 90. Marilyn von Savant, czyli rekordzistka pod względem ilorazu inteligencji. W Księdze Rekordów Guinnessa figuruje z ilorazem 228. Marilyn otrzymała mnóstwo, tysiące listów, 92% z nich było krytyczne wobec jej rozwiązania i włączając w to Pawła Erdosza, jednego z największych czy najbardziej popularnych matematyków XX wieku, którzy byli nieprzekonani co do jej rozwiązania. Otóż Marilyn jednak miała rację i dzisiaj Wam pokażę takie rozwiązanie, które chyba wszystkich Was przekona. Nie będzie dzisiaj żadnej matematyki, tylko troszkę odrobina myślenia, a później może w kolejnym odcinku przedstawię to trochę bardziej matematycznie. Na razie chcę Was trochę zachęcić. Mam tutaj 10 piłeczek, niech to będzie nasze 10 bramek na początek, a później przejdziemy do 3 bramek. Wyobraźcie sobie, że mamy 10 tych bramek i masz wybrać jedną z nich. Za jedną z nich znajduje się samochód, pozostałe 9 są puste. No to okej, wybierasz powiedzmy jedną, bramka numer 3 powiedzmy, a pozostałe z nich są w tym wiaderku. Teraz Was zapytam, jakie prawdopodobieństwo jest, że wybrałeś poprawnie? To jest chyba oczywiste, 1/10 albo 10%. To znaczy, że prawdopodobieństwo, że w tym wiaderku jest Twoja wygrana, to jest 10%, co oczywiście łączy się z tym, że w tym wiaderku prawdopodobieństwo, że samochód jest w tym wiaderku, to pozostałe 90%. I teraz prowadzący po kolei otwiera tutaj te bramki puste. Oczywiście pamiętajcie, że on wie, które są puste, które ma samochód. Może tu jest samochód, może tu jest samochód, natomiast otworzył 8 stąd, została jedna bramka tu i jedna bramka tu. I teraz się pyta, czy chcesz zmienić. Ty pamiętasz, że prawdopodobieństwo, że w tym wiaderku był samochód, to było 10%, a w tym, że 90%. Otworzyłem 8 pustych bramek. Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Tu jest dalej 10%, a tu jest 90%. To znaczy, że ta ostatnia bramka ma 90%, a ta, którą wybierałeś pierwotnie, ma tylko 10%. Więc oczywiście jest, że musisz zmienić. Nie może inaczej być. To samo jest dokładnie, gdy miałbyś 3 bramki do wyboru. Wybierzesz jedną, prawdopodobieństwo, że wybrałeś poprawnie jest 1/3, 33%. I prawdopodobieństwo, że samochód jest tutaj, to jest 2/3. Prowadzący otwiera jedną z tych bramek, oczywiście zawsze tą pustą, on wie, która jest pusta i się Cię pyta, czy chcesz zmienić. No, pamiętajcie, tu było 1/3, 2/3. Co się zmieniło? Nic. Dalej jest to samo. 1/3, 2/3, więc jasne, że chcesz zmienić. Prawdopodobieństwo, że samochód jest tutaj, jest wyższe. 67%. I takiej właśnie odpowiedzi udzieliła Marilyn. Taka też odpowiedź jest w filmie. No, ale ja tutaj nadużywam trochę tego słowa prawdopodobieństwo, gdyż ono jest mocno, jasno zdefiniowane w matematyce. Tutaj to jest takie prawdopodobieństwo pod warunkiem, że prowadzący otworzy zawsze te drzwi, za którym nie ma samochodu, a on musi wiedzieć, które są te drzwi.
No i to jest taki czynnik ludzki tutaj w to związany, więc tu jest poprawnym określeniem jest prawdopodobieństwo warunkowe, jeśli już. I tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Pokażę Wam matematykę za tą całą grą. Dopingujcie mi. Dzisiaj koniec 61. odcinka, więc wiszę Wam 61 pompek. W szczytnym celu z 1000 subskrybentów do 100. odcinka. I zaczynamy. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.